Tak mi słońce dzisiaj w pałę przyświeciło, że nie mogę wytrzymać. Centralnie boli mnie głowa i nic mi nie dobrze. Jeszcze ona mnie denerwuje, nie. A przecież już co nie ma. Weź. Siemaneczko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego super fantastycznego vloga, którego montuje Paulina Grzegżuka. Bardzo ją serdecznie pozdrawiamy i bardzo ją lubimy. Tak, to tyle, dzięki. Słuchajcie, dzisiaj luźny temacik, fajny, z którym się zmaga teraz trochę osób. I który dotyczy wielu par. Tak, szczególnie teraz w tym ciężkim dla nas czasie. Jak to zrobić? Dokładnie, czyli kwestia ślubu, tego co Was czeka, jeżeli chcecie się po prostu ze sobą ohajtać. Czyli chcecie sprzedać swoją duszę na wieki. Bo miłość to decyzja. I ktoś to powiedział, jakieś dziecko, ja już to o tym mówiłam w przedszkolu, że miłość to tak umrzeć dla kogoś, coś takiego jakoś tak to było. Nie patrzę. Ale coś w tym jest, że. Zuzia chciała coś tam zagadać. Że małżeństwo to takie umieranie dla drugiej osoby trochę cały czas. W związku z czym, jeżeli chcecie zapisać się na tą wspaniałą przygodę, jaką jest umieranie dla drugiej osoby, to zapraszamy Was do instytucji zwanej małżeństwem. I teraz chcielibyśmy Wam pokrótce opowiedzieć, z czym będziecie musieli się zmagać, żeby dopełnić wszelkich formalności związanych z zawarciem paktu zwanego małżeństwem, czyli umieraniem dla drugiej osoby, jak to powiedziała Zuzia. No to... Dlaczego robimy ten filmik? Sami nie wiedzieliśmy, przez co będziemy musieli przejść, sami nie wiedzieliśmy, jak to wszystko ogarnąć, jak to wygląda i tak dalej. W związku z czym zapodamy Wam dwie strony, stronę katolicką i stronę protestancką, w sensie jak i to wygląda w kwestii... wspólną, no bo papierki są te same. Papierki nie są te same, amen. I chcielibyśmy Wam opowiedzieć najpierw o kwestii ślubu w Kościele katolickim, czyli co Was czeka, jak to wszystko ogarnąć. W związku z czym, tak jak my żeśmy to ogarnęli, na sam początek pierwsze primo, co musicie zrobić, to na początku się zaręczyć. Wiedziałam, że to powiesz. Po tym krótkim okresie zaręczyn, no to będziecie musieli pójść sobie ładnie do kancelarii parafialnej i w tej kancelarii parafialnej powiedzieć: Szczęść Boże, proszę księdza, chcielibyśmy zawrzeć ślub i związek małżeński. I wtedy ładnie ksiądz Was pokieruje, ogarnie. Ale pytanie, do której kancelarii parafialnej? A, no właśnie, więc musicie podejść do kancelarii parafialnej, w której ten ślub chcecie wziąć. Będziecie musieli pojawić się z aktem chrztu, który będziecie musieli wziąć w parafii, w której byliście chrzczeni, czyli w zasadzie w swojej parafii. B. Będziecie musieli wziąć akt bierzmowania. Jeżeli macie takie bierzmowanie, ja miałem, Zuzia nie miała, no więc musieliśmy to jakoś przejść. Trzecia rzecz to zgoda parafii innej, niż w której będzie brany ślub, na to, żeby ten ślub został udzielony w parafii do tej, której jesteście zameldowani. Do tej, której jesteście zameldowani. W sensie, w cudzysłowie. Nie. Nie? Będzie potrzebna zgoda parafii każdej, inaczej. Jeżeli bierzecie ślub w parafii A, a sami jesteście z parafii B i C, to będziecie potrzebowali zgody od księży z parafii B i C na ślub parafii A. Bardzo ładnie. Formalnie, na papierze, żeby tak było, żeby tak to wszystko się ładnie odbyło i tak dalej. Potem na kolejnych spotkaniach z księdzem będziecie musieli spisywać protokół. Ksiądz będzie Was pytał o różne rzeczy, między innymi o to, dlaczego podejmujecie ten związek, czy nie ma żadnych przeciwwskazań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, w międzyczasie trzeba będzie udać się na wspaniałe przygotowania do... A to jest w ogóle mega, to Wam polecam, my byliśmy w ogóle u Dominikanów i było super, ja bardzo, bardzo polecam. Przechodziliśmy sobie przez jakiś czas na spotkania, w poniedziałki i środy i tam omawialiśmy kwestie komunikacji w małżeństwie, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po spotkaniach u Dominikanów, czyli po spotkaniach związanych z przygotowaniem do małżeństwa, również będziecie musieli odbyć poradnię rodzinną. Tak, czyli tak zwane NPR, moi drodzy. Oj, no to tak, tu już mówisz tak za bardzo. Dlatego, że NPR to tylko jedna z części spotkań. My mieliśmy ich trzy,
przepraszam, docelowo są trzy, u nas były trzy spotkania w poradnie rodzinnej. One są dostępne na różnych tam stronach, jak piszecie poradne rodzinne w waszych miastach, to znajdziecie. I my tam mieliśmy trzy spotkania, no więc generalnie gość jak zobaczył, że jesteśmy wierzący, modlimy się razem i w ogóle to wiemy, kto to jest Jezus i w ogóle czemu bierzemy ślub, no to tak naprawdę drugie spotkanie zrobił nam dwa w jednym i po dwóch spotkaniach mieliśmy zaliczone trzy. Także nie ma się co bać, wcale to nie jest takie straszne, to całe przygotowanie. Oczywiście co innego jest w momencie, kiedy osoba, która jest innego wyznania niż katolickie, bierze ślub, bo wtedy bierze się ślub tak zwany mieszany, czyli ślub osoby z kościoła katolickiego z osobą innego wyznania chrześcijańskiego, jakim jest Zuzia. Tak jest. Znaczy w sensie Zuzia nie będzie brać już ślubu, ale ja wierzę. Tak jest. I jeszcze trzeba iść do spowiedzi, o tym nie powiedzieć, przed ślubem. Tak. Trzeba. A jak to wygląda w kościele protestanckim? A u nas to jest w ogóle bajna, moi drodzy. Na pewno też są, słuchajcie, przygotowania do ślubu, ale one nie, są nie byłam. Takie mniej oficjalne jak w kościele katolickim. Chyba małżeństwo nie? Nie? Tak, nie ma czegoś takiego, że musisz mieć karteczkę podbite i tak dalej. Tylko to jest takie jakby w twojej gestii, że chcesz się przygotować do tego małżeństwa. Bardzo fajnie małżeństwa właśnie prowadzą, zresztą podobnie jak w kościele katolickim. U nas jedynie jest mały szkopuł, ponieważ nie każdy kościół protestancki jest kościołem, nie wiem, czy dobrze powiem, konkordatowym. To znaczy, że nie każdy pastor może udzielić ślubu też prawnie, czyli... Żeby to miało związane, że tak się wyrażę, Państwową. Więc jeżeli kościół musi się dowiedzieć, bo nie każdy pastor to ma, jeżeli nie, no to trzeba albo załatwić pastora, który może udzielać ślubu konkordatowego, a jeżeli nie, a jeżeli tak, no to w ogóle sprawa jest z głowy i jest pach pach. Są też rozwiązania takie, że można wcześniej wziąć ślub cywilny, a potem sobie wziąć ślub kościelny protestancki i wtedy też nie ma żadnego problemu. Dlatego to jest ważne, żeby się takiego pastora o to zapytać. Czyli generalnie musicie przygotować się, tutaj mówię o stronie katolickiej, na taką troszkę ciężką batalię papierkową, bo zależy na jakiego księdza traficie. My traficie na przykład na spokozioma, który bardzo trudny protokół ślubny ogarnął nam super i w ogóle powiedział, że nawet nie chce pieniądza żadnego i w ogóle, żebyśmy się za niego modlili, więc się modlimy, księże Sewerynie, za ciebie cały czas. Przygotujcie się na taką batalię papierkową, zależy na jakichś tam księży traficie i ziomeczku, pamiętajcie, to też tylko ludzie. No Zuzia akurat trafiła na takiego jednego, co jej zapytał, dlaczego jeszcze nie wróciła do matki kościoła. Dlatego musi się przygotować na takie może jakieś trudności. W kościele protestanckim, jak widać, chyba tych papierkowych rzeczy tak nie ma dużo. Jest zdecydowanie mniej. No ale jak już przebrniecie przez te wszystkie papiery, czyli przez protokół, spotkania w poradni rodzinnej, spotkania spotkania przygotowujące do małżeństwa i już podpiszecie ten właściwy protokół na miejscu, w którym będziecie brali ślub, czyli w dniu i w miejscu. Po ślubie tam papierki, wiecie, świadkowie się podpisują. No to w zasadzie macie sprawę z głowy. Oczywiście jeszcze trzeba się udać do urzędu stanu cywilnego, żeby... Dokładnie, a to w obydwu sytuacjach. No tak, czyli razem musicie iść do urzędu stanu cywilnego, powiedzieć, że zawarliście związek, w ogóle, że chcecie zawrzeć związek, żeby tam było wszystko dobrze. Generalnie mówię, my tak tylko nakreślamy bardzo mocno, ale to też warto się zorientować. Ale jeszcze samemu. Jedna rzecz jest ważna. Tak? Słuchajcie, trzeba się wybrać do kościelnego bądź kościelnej, bo to też jest gruba akcja, bo ja też miałam przejścia, bo myśmy... Miałeś przejście z panią Kienią? Tak, bo mieliśmy ślub w kościele katolickim. No i wiecie, po pierwsze trzeba się dowiedzieć, czy nie ma przed albo po jakiejś komunii, jakiegoś innego ślubu i tak dalej, bo potem się okazuje, że jest, słuchaj, godzina już wybiła, to już następni goście wchodzą, nie? A ty jesteś w połowie przysięgi. Także to jest istotne, żeby się tych rzeczy dowiedzieć, ustalić tą godzinę, ale też, słuchajcie, organista. Przecież jest organista, jeżeli chcielibyście na przykład inną oprawę ślubną, też trzeba z organistą pogadać, żeby potem nie było cyrków i różnych innych akcji. A też się wiele razy zdarzało, że na przykład organista mówi, no ja słyszałem, że wy śpiewacie wszystko. A to nagle wiesz, a gdzie częściej stałe psalmy, pieśń do Ducha Świętego. Ej, nauczyłam się hymnu do Ducha Świętego.
Cały umiem, słuchajcie, więc jak chcecie, to mogę śpiewać. Cały. Self-reklama generalnie. No. Protestantka zaznaczam. Cały. Wiem, gdzie się schodzi. Nie to. O stworzycie ludu przyjdzie. Więc generalnie, podsumowując tę chaotyczną wypowiedź, podsumowując tę wypowiedź, musicie też ogarnąć sobie z księdzem i miejsce, czyli kościół, i wystrój tego kościoła, i ewentualnie organistę, żeby nie było żadnego tam kwasu, czy tam zespół, też również kościelną, czy kościelnego, żeby tam jakoś pomógł to wszystko ogarnąć. No a potem jak już przebrniecie przez te siódme kwestie, czas na wesele. Ale o tym już opowiemy w następnym odcinku, ponieważ będzie tutaj trochę myślę, że tak się nie będziemy gubić, dlatego że przez ślubne rzeczy przeszliśmy raz na naszym ślubie, a przez weselne rzeczy przechodzimy średnio co tydzień. W związku z czym no, generalnie mamy to prawo. Ogólnie siedzimy w temacie, wiecie. Kontakt nas macie. Ja to jestem, wiecie, jak można, masterem, można jest, po prostu wiesz, Mister of Music i... To jest git, nie? Ale dlaczego w ogóle ten temat wybraliśmy, śluby wesel? Bo pisało do nas parę osób, zadawało nam pytania, jak to wygląda też o śluby mieszane. Więc jeszcze tylko trochę tylko nawiążę, że tutaj musiała być zgoda z parafii Michała, a jako, że braliśmy ślub w ogóle w parafii w Nowym Sączu, to trzeba te papiery było w ogóle zwozić. No i trochę mieliśmy przejść, no bo było troszkę odbijania piłeczki, bo wiedzieli, że to będzie trudny przypadek. Tak, niektórzy się po prostu się zbyt nas zbywali, mówili nie. Nie, to wam zrobią tam, a generalnie jest tak, że protokół spisywany jest w rodzinnej parafii, z której pochodzi na przykład pan młody, tak? I to tam spisuje się protokół. Protestancką, no to oni powinni. Więc ja musiałem, w moim kościele musieliśmy, a mój kościół mnie odesłał do innego kościoła i zrobił to tak całkiem niesłusznie. Tak, także nastawcie się na dużą dawkę cierpliwości. No też nie zawsze, bo też są super księża, którzy ogarniają. Natomiast są też tacy, też się przygotujcie, ci, którzy będą wam robili po prostu pod górkę. A w okresie pandemii, słuchajcie, nie martwcie się. Jak nie teraz, to niedługo, a jak teraz, to noście maseczki i będzie dobrze. I pamiętajcie też o tym, że ślub może się odbyć nawet między tylko wami, a wesele sobie możecie zrobić później. Preska. I preskę na przykład, a jeżeli chcecie już bardzo żyć ze sobą, sakramentalnie w związku, no to wtedy ślub gdzieś tam w kościele, ładnie tylko wy i kapłan, który błogosławi i ci są. Amen. A wesele już wkrótce.